dzisiaj chcemy zakończyć 41 rozdział Księgi Izajasza. Też co nieco powiedzieć na temat 42, ale później dokładnie już na temat 42 będą mówić bracia Igor i Tomek. Ja dzisiaj tylko rozpocznę akurat ten fragment. Ale chcemy otworzyć nasze Biblię na 41 rozdziale i tę ostatnią część od 21 wersetu. Tak mówi Pan. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. Niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały. Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. Obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera. Zbudziłem z północy męża i przybył. Na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia. Zdeptał władców jak błoto, tak jak garncarz ugniata winę. Kto zwiastował to od początku? Tak, iż wiedzieliśmy i dawno przedtem, tak, iż mówiliśmy, ma słuszność. Lecz nie było nikogo, kto by to zwiastował. I nikt tego nie zapowiadał. I nikt nie słyszał waszych słów. Ja jestem pierwszy, który to Syjonowi powiedział. Oto oni. I dałem Jeruzalemowi zwiastuna dobrej wieści. Lecz gdy spojrzałem, nie było nikogo. Nie było wśród nich doradcy, który by na moje pytania mógł dać odpowiedź. Oto oni wszyscy są niczym. I uczynki to marność, i bałwany to pusty wiatr. Kontynuacja tego, co było na początku, w 41 rozdziale. Pan staje do rozprawy z narodami, z bałwochwalcami. Teraz w zasadzie zwraca się już bezpośrednio do bożyszczy tych narodów. Rzuca wyzwanie. Prorok w Bożym imieniu rzuca wyzwanie bożkom. Podobnie jak zrobił to Eliasz kiedyś. Podobnie robi to tutaj Izajasz. Pokazuje przez to ludowi, gdzie zaszli, gdzie się znajdują. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. To jest ciekawe. Północne Królestwo w zasadzie już praktycznie nie istnieje. Południowe Królestwo dalej ma króla. Ale tutaj Pan jest tytułowany królem Jakuba, tym prawdziwym władcą Izraela. Niech przystąpią i objawią nam się, co się ma, niech objawią nam, co się ma stać. Obecnie nam o rzeczach dawnych. Co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały. Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Kiedy Pan przemawiał do swojego ludu, to mówił o rzeczach dawnych. Mówiło o rzeczach przyszłych i później one się spełniały. Kiedy Pan wszedł na wojnę razem ze swoim ludem, to było widać. To nie był jakiś bożek, który miał im zapewnić zwycięstwo. Pan nie raz i nie dwa walczył za Izraela. Nie raz i nie dwa, bo wy tylko macie stanąć przy bojowym i przyglądać się, co się będzie działo. Bitwa się przedłużała. Trzeba wam trochę więcej czasu, przedłużymy dzień. Miasto było oblężone, nie było z nich.
poniekąd pomocy Bóg wysyłał jednego ze swoich aniołów, idź tam, załatw sprawę. Później z miasta wychodzą ludzie, a tam albo cały obóz, same trupy, albo pusty obóz, bo się w nocy wystraszyli i uciekli, albo cała koalicja wrogów, jeden się rzucił na drugiego i w zasadzie sami siebie pokonali. Bóg dawał dowody swojej mocy. Bóg pokazywał na przestrzeni dziejów Izraelowi, jaki jest, jakim jest Bogiem. Bóg objawiał się prawiczom tego narodu, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Potem objawił się w Egipcie, kiedy wyprowadził swój lud. A jednak Izajasz musi znowu mówić takie słowa. Pan mu to nakazuje, bo Izrael niestety nie pamiętał o swoim Bogu. Dlatego też później w 42 rozdziale Pan musi się zwracać też takimi słowami. Słuchajcie głusi, a wy ślepi przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Przykre słowa. Przykre to musi być też dla tego, kto wysyła posłańca, a ten ani nie widzi, gdzie ma iść, ani nie słyszy tego, co się do niego mówiło, żeby przekazał. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszały. Upodobało się Panu dla jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny, lecz lud jest złupiony i obrabowany. Historia Izraela była tragiczna. Wiecie, w większości, jeżeli porównamy ich z tymi narodami ościennymi, Izrael się różnił od nich jedną zasadniczą rzeczą. Różnił się nie jedną, ale ta jedna jest bardzo smutna. Tamte ludy miały swoich bogów, którzy nie byli bogami. Ale oni im pozostawali wierni. A Izrael miał Boga, który był prawdziwym Bogiem. Ale oni regularnie od Niego odstępowali. Tamci nie mieli bogów, którzy dawali im obietnice. Nie mieli bogów, którzy by byli w stanie te obietnice spełnić. A oni przy nich trwali. Chociaż na zatracenie. A Izrael ma prawdziwego Boga. Tego, który chce każdego z nich zbawić. Ale przejmował sobie Boży. Tworzył sobie Boży. Od cielców na pustyni, kiedy Mojżesza przez 40 dni nie było. Później, kiedy Gedeon pokonał wrogów, też sobie zrobił posąg. Później Jeroboam zrobił bożki, żeby utrzymać swoją władzę. A później i wcześniej, jak to było powiedziane w Księdze Sędziów, każdy sobie robił to, jak mu się podobało.
tutaj mówi do swojego ludu. Pokazuje im ich głupotę. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami i uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Prorok mówi, że zróbcie co robię. Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. Obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera. Niestety do Izraela też się te słowa właśnie odnosiły. Bo jak wielu z nich obrało sobie bożków. Patrzmy na nasze życie. Czy nie jest tak, że wkradają się w nasze życie też bożki pod inną postacią? Inaczej im oddajemy cześć. Inaczej im służymy. Ale czy sprawa Pana, czy On jest nas na pierwszym miejscu, jest najważniejszy? Czy jest coś, co jest, no, może nie ważniejsze, ale równe? Albo prawie takie, albo prawie tak ważne. Dalej, od 25 wersetu. Zbudziłem na północy mężczyzn i przybył na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia. Zdeptał władców jak błoto, jak garncarz ugniata ginę. O tym wersecie już wcześniej mówił Bogu. To jest werset korespondujący z drugim wersetem tego samego rozdziału. Kiedybyśmy chcieli otworzyć nasze Biblię na Księdze Ezdrasza, to w drugim wersecie tej księgi możemy przeczytać takie słowa. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, drugi werset. W Brytyjkach to jest strona 510. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebiosy. On też rozkazał mi, abym zbudował mi świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Wiecie, to co pisze Izajasz, dzieje się w czwartym rozdziale z imienia już jest wymieniony Cyrus, który kiedy dojdzie do władzy pokona nawet Babilonię, która wcześniej miała pokonać Judę, która za jakiś czas weźmie Judę do niewoli. Zbudziłem na północy męża i przybył na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia. Zdeptał władców jak błoto, jak garncarz ugniata ginę. I Cyrus też zdawał sobie sprawę, że to co się działo, to w jaki sposób przebiegła jego kariera wojskowa, podbój. Jest człowiek, który nie miał z Izraelem nic wspólnego. Który być może pierwszy raz o Bogu usłyszał, kiedy w jakiś sposób trafił na Księgę Izajasza. Może słyszał o Bogu od Daniela,
ale nie wyrósł jako ktoś w Izraelu czy w Judzie. Ten Bóg to nie był Bóg jego ojców, to nie był Bóg, którego znał. Ale mówi takie słowa: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. Zdawał sobie sprawę, że Bóg tego dokonał. I Pan też tutaj to mówi. To on wzbudził męża na północy, na wschodzie. To już pamiętamy to, jak to było wytłumaczone. Persja leży na wschodzie, Media bardziej na północy. A Bóg Babilonu przebiegał właśnie w północy. I Pan dalej pyta: kto zwiastował to od początku, tak iż wiedzieliśmy? I dawno przedtem, tak iż mówiliśmy, ma słuszność. Lecz nie było nikogo, kto by zwiastował. I nikt tego nie zapowiadał i nikt nie słyszał waszych słów. O ile dobrze pamiętam, historia nie jest moją najmocniejszą stroną, a o ile dobrze pamiętam, jednym z królów, który pokonał Cyrus, który wcześniej, przed tą bitwą, poszedł po wyrocznie. To była chyba wyrocznia telewizyjna. I usłyszał taką wyrocznię, że wielki król zostanie pokonany. No i uznał, że no skoro tak, no to wygrał, że pokonał. Ale okazało się, że nie, że przegrał. I kiedy przeżył tę bitwę, został bodajże ułaskawiony, i kiedy udał się znowu do tej wyroczni, czy tak powiem z reklamacją, to usłyszał odpowiedź: no wielki król został pokonany, ty zostałeś pokonany. Kiedy Pan mówi, co się stanie, to nie mówi czegoś takiego: spadnie deszcz. Kiedyś spadł. Ale kiedy Pan coś zapowiada, mówi to w taki sposób, że kiedy się to stanie, to jest rozpoznawalne. I nie trzeba się zastanawiać, czy to już to, czy to jeszcze nie to. Jeśli byśmy sobie prześledzili starotestamentowe proroctwa i ich wypełnienie, nieraz to jest tak zadziwiająco dokładne. Osobiście na pewno podziwiam. Lecz nie było nikogo, kto by zwiastował, i nikt tego nie zapowiadał, i nikt nie słyszał waszych słów. Nie było czego słyszeć. Ja jestem pierwszy, który to Syjonowi powiedział. To dajmy Jeruzalemowi zwiastuna dobrej wieści. Lecz gdy spojrzałem, nie było nikogo, nie było wśród nich doradcy, który by na moje pytanie mógł dać odpowiedź. Oto oni wszyscy są niczym. Ich uczynki to marność i bałwany to pusty wiatr. Jeżeli człowiek oddaje się w służbę takich pustych bożków, to też staje się tak. Ten 28 werset można by rozumieć jako i odnoszący się do bożków, i do tych, którzy na nim idą. Bo i wśród ani jednych, ani drugich nie było doradcy, nie było mądrego. Nie było tych, którzy by mogli dać odpowiedź na pytanie. Wiecie, jeżeli popatrzymy do księgi Joba, tam pada wiele pytań, wiele odpowiedzi, ale tylko jedna osoba mogła dać właściwe odpowiedzi. Tylko jedna osoba zadawała właściwe pytania. To był Bóg. I jeżeli patrzymy na ten rozdział, bardzo przygnębiający.
ten fragment, który poprzedzał mój fragment, kończył się bardzo pozytywnie, kiedy Pan mówi: sprawia, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, i obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne, zaszczepię na stepie razem cypry, związy, pinie, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Pan powiedział Izraelitom, że jeżeli będą chodzić jego drogami, ta ziemia będzie nawadniana. Nie będzie tak jak w Egipcie, że owszem woda była, ale trzeba sobie było wszystko samemu nawodnić. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Izrael sobie radzi. Ale oni wszystko sami nawadniają jeszcze. Po ludzku można wiele rzeczy zrobić. Tylko jeżeli Pan mówi, że coś zrobi, to jest coś, co jest piękne, coś, co jest trwałe. Coś, co On potrzebuje. Człowiek też potrafi wiele rzeczy. Uzna, że trzeba nawodnić pustynię, bo chce tam uprawiać bawełnę, da radę. A że jakieś jezioro wyschnie później, trudno. Wiecie, jedno z największych jezior prawie wyschło. Ludzie wydaje, że woda będzie potrzebna gdzie indziej. Potem się dopiero zaczęli zastanawiać, może jednak to jezioro nie było takie złe. Trudno coś. Ale kiedy Pan działa, to pokazuje swoją moc. Pokazuje, że On jest w stanie zmienić pustynię w kałuże, w obfitujące doliny, w lasy. I kiedy pokazuje, jaką marnością są koszty, to nie kończy w taki sposób. Jesteście niczym, jesteście tacy jak dzieło waszych rąk. I odchodzę. Ale Pan daje człowiekowi alternatywę. W 42 rozdziale od początku mówi tak: oto sługa, którego mnie wierzę, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczerpują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostał. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a tych życiowy. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegam Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodu, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały Bogu. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je Panu. Kiedy popatrzymy na Księgę Izajasza, zwłaszcza na te fragmenty, są wymienieni trzej słudzy Pana. Jest wymieniony ten, którego Pan powołał ze wschodu i z północy, Cyrus. Jest wymieniony ten sługa, o którym czytałem już wcześniej, chociaż z późniejszego fragmentu, Izrael.
Ale tu jest wymieniony sługa, który bardzo się różni od tych dwóch. Który nie jest dowódcą wojska, zdobywcą, nie jest tym, który traktuje swoich wrogów, a jest tym, który nie łamie nadłamanej trzciny, ani nie gasi gasnącego knopa. On nie jest tym, który się poddał, upadł, złamał, który poszedł swoją drogą, ale on jest tym, który nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. On jest tym posłańcem, który ogłosił to, co miał ogłosić. Który wypełnił prawo. I dalej w tym prawie. Jest pieśń ku czci Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest. Wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną. Osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy. Niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór. Niech radośnie wołają ze szczytu górskich. Niech oddają Panu cześć. Niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki. Nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Czytamy początek tej pieśni, a też i czwarty werset. Porównajmy to z 41 wersetem. Kiedy wyspy i ich mieszkańcy są wezwani na to, żeby stanąć do rozprawy. Ci ludzie, którzy są z daleka, stają jako Boży przeciwnicy. W 42 rozdziale jest powiedziane, że ci ludzie oczekują utrwalenia prawa na ziemi, oczekują nauki Boga. A tutaj cała ziemia, wszyscy z bliska i z daleka chwalą Boga. Tutaj Izajasz pokazuje, co się stanie. Izajasz pokazuje też Izraelitom coś, co może było dla nich nie do pomyślenia. Coś, czego nie chcieli przyjąć nawet dużo później. Że Boże zbawienie będzie rozciągnięte nie tylko na nich. Że Bóg ma nie tylko moc budować, ale i burzyć. Spustoszę góry i pagórki, wysuszę wszystko mi zieleń. Przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znałem, ścieżkami i nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Bóg pokazuje, że nie opuścił Izraela. Kiedy patrzymy na te fragmenty słowa, na to, co Bóg mówi przez Izajasza, do Judejczyków wtedy tam w tym miejscu i do każdej jednej osoby, która mogła otworzyć i czytać te słowa. Jaki wielki to jest Bóg. Jak inny od wszystkich innych bogów. Kiedyś ostatnio mój znajomy mi powiedział, jak ja. Dlaczego? No bo wiesz, no jest załóżmy, nie wiem, 3000 bogów. No i ty też
właśnie nie wierzysz w te 2999. Prawda. Ale to jest różnica, czy wierzysz w tego jednego prawdziwego Boga. To jest tak jak różnica między byciem prawie uratowanym, a uratowanym. Bóg przez stulecia okazywał swoją moc i wierność. I on jest taki sam dzisiaj. Taki sam jak był kiedyś. To wszystko, co zapowiedział, to się albo już wypełniło, albo się wypełni. I kiedy czytamy te słowa, kiedy czytamy to, co się stanie, sługami Bożymi nie musimy się bać. Możemy mieć pewność, że tak jak Bóg obchodził się troskliwie, cierpliwie, z miłością ze swoim niewiernym ludem, musiał ich karać, ale też ich wyratowywał. Kiedy musiał ich zesłać do Babilonu, powiedział, to nie będzie na zawsze. Zanim to się stało, już przepowiedział, że będzie król ze wschodu i z północy, który ich wyprowadzi. I powiedział jeszcze coś wspanialszego, że będzie inny, jego inny sługa, który nas nie zaprowadzi do Jerozolimy, którą będziemy musieli odbudowywać, ale który nas prowadzi do nowego Jerozolimy. Alleluja! To jest coś, na co możemy czekać. Ten sługa Pana już przyszedł, już wykonał dzieło. Otworzył ślepym oczy. Wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia. Możemy czekać na to, aż przyjdzie ponownie. Chcielibyśmy, aby to było naszą radością. I pamiętajmy też o przestrzeniach, które mamy zawarte w Biblii. Izrael był ludem Bożym. Ale właśnie szatanowi zależeć na tym najbardziej, żeby przeskazać Bożemu ludowi. Jeśli oni byliby czcicielami jakichś bożków, szatan by im nie przeszkadzał. Ale właśnie dlatego, że byli czcicielami Boga, dlatego im przeszkadzał. Dlatego ich tak bardzo chciał odnieść od tego. Podobnie jest dzisiaj. Albo wierzyć w któregoś innego z tych 3000 bogów, pewnie więcej. Ale pamiętajmy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Tylko jeden, który ma słuszność. Tylko jeden, który ma prawdziwą moc. Amen.